Rozmawiałem z ojcem, przecierałem dość dużo. I jak nas właściwie tak myślisz, tak się jest? Tak się słuch składa, że jestem najmłodszym ogniwem, jeśli chodzi o dyrekcję, czyli takim łącznikiem między tym najmłodszym pokoleniem, a najstarszym, które tutaj pamiętamy. I jestem rocznikiem 89, więc to jest lata, kiedy walczyliśmy o wolność, skupialiśmy się może nie wszyscy na sztuce, ale polityczne, myślę, uwarunkowania były szalenie ważne. Szkoła miała zawsze wspaniałych pedagogów. Mieliśmy to szczęście również, że mieliśmy ludzi, którzy mimo ciężkich czasów, ale zwracali uwagę właśnie na to, żeby być zawsze sobą, żeby być człowiekiem wrażliwym, żeby być odpowiedzialnym. Więc nawet nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co mówią do nas, jak korzystać z wolności, zaczynam mówić. Nie? No to było dla nas jakiś kosmos, ale tak mówię, dzisiaj doceniamy to dopiero. Więc tak mówię, to był profesor Baloch, to był profesor Grabowski, już Grabowski Antoni, byli pani święty pamięci, pani profesor Ochodnicka, pani Wrońska, pani Kamińska. Było to szereg ludzi, którzy byli ludźmi, którzy na pewno takie piętno na nas odcisnęli. Jesteśmy im dzisiaj bardzo wdzięczni. Byłem uczniem, jestem nauczycielem, ale już mam taką satysfakcję, że moi uczniowie również są moimi kolegami po fachu, nauczycielami, więc to wszystko tak szybko, szalenie postępuje i myślę, że dzisiaj 140 lat, mamy nadzieję, że będzie 150, 160. Szkoła zmieniała nazwę od 1876 roku, ale myślę, że zawsze była taką szkołą, gdzie zwraca uwagę właśnie na dobro ucznia, na jego indywidualność, na wszystkie te aspekty, które są szalenie ważne w życiu każdego z nas. Dzisiaj ja myślę, że z jednej strony wracamy wspomnieniami do tych lat, kiedy my kończyliśmy, poprzednie pokolenia, ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Jest to tytuł w ogóle wystawy, Nowoczesna Szkoła z Tradycją, więc myślę, że dzisiaj jest łatwiej. Nawet to, co tutaj pokazuję w tej jak gdyby części galerii, to jest specjalność, którą otwarliśmy 7-8 lat temu. Marzyliśmy zawsze o tym, żeby szkoła była znowu wychodziła naprzeciw oczekiwaniom uczniów, oczekiwaniom rodziców, więc wprowadziliśmy projektowanie graficzne, reklama wizualna, komputery. Oczywiście to jest inny świat, może starsze pokolenia nie bardzo rozumieją tego, co tutaj się dzieje, ale myślę, że z czasem pewnie znowu za kilkanaście lat no, coś innego będzie. Tu są już multimedia tak samo, więc tak jakby wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Szanujemy, ogromny szacunek mamy do tradycji i do rzeźby, do ozdobnictwa, do lutnictwa, do meblarstwa, aczkolwiek tak samo już zwracam uwagę na te nowe techniki, nowe media. Poczty sztandarowe wprowadzić. Niezmiernie jest mi miło przywitać wszystkich Państwa na otwarciu wystawy prac uczniów Nowoczesna Szkoła z Tradycją, która jest częścią uroczystych obchodów jubileuszu 140-lecia Szkoły Kenara, obecnie Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem. Nie ukrywam, że ta ekspozycja, ta wystawa jest bliska memu sercu, gdyż sama jestem absolwentką 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem. Pozwolą Państwo, że przywitam reprezentanta Urzędu Miasta Zakopane, pana Macieja Wojaka, przewodniczącego Komisji Kultury, dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, pana Jarosława Bartaka, i panią Jolantę Chliszcz, wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej. Serdecznie witam wszystkich absolwentów, od roczników najstarszych do najmłodszych,
dyrekcję, grono pedagogiczne i pracowników Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenera oraz byłych nauczycieli naszej szkoły. Miło mi jest również przywitać młodzież obecnie uczącą się w szkole. Na wystawie Nowoczesna Szkoła z Tradycją powstały według pomysłu wicedyrektora Zespołu Szkół Plastycznych pana Marka Króla. Możecie Państwo zobaczyć pracę uczniów zrealizowane w szkole w ciągu ostatnich 20 lat. Prezentowane są wszystkie kierunki i specjalizacje. Rysunek i malarstwo, rzeźba, meblarstwo, lutnictwo, reklama wizualna i fotografia. Zanim oddam głos panu Markowi Królowi, chciałabym podziękować pani Dorocie Bąk, która jest kuratorem tej ekspozycji, oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy pomogli w jej organizacji. Poproszę o zabranie głosu pana Marka Króla, który opowie trochę więcej o samej idei. Szanowni Państwo, w imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół Plastycznych imieniem Antoniego Kenera witam Państwa bardzo serdecznie. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie móc dzisiaj otwierać taką wystawę. Myślę, że każdy z naszych uczniów, nauczycieli, pedagogów, może nawet jako jeszcze uczeń, chyba marzy o tym, żeby móc być w tej szkole nadal, być z nią związany. To jest miejsce niezwykłe, ta szkoła. Bez emocji nie można rozmawiać teraz, nie można mówić. Są z nami sztandary. Mieliśmy wcześniej wspaniałą mszę świętą, na której został poświęcony jeden ze sztandarów. Byli z nami przedstawiciele grona pedagogicznego dyrekcji Ministerstwa Centrum Edukacji Artystycznej. Ogromne przeżycie. Jest to, tak jak mówię, ogromne wyróżnienie i przeżycie dla mnie samego, ale również dla naszej kadry nauczycieli, dla pedagogów, dla wszystkich. Oczywiście mamy marzenia, myślimy już o 150-leciu i o kolejnych. Myślę, że przy pomocy Pana Boga to wszystko się uda, ale mamy wsparcie. Powiem Państwu, że czuję ogromne wsparcie naszych uczniów, Państwa, absolwentów, wszystkich i myślę, że szkoła w dobrym kierunku zmierza. To, co Państwo tutaj widzicie, jest to mały wycinek tego, co dzisiaj realizujemy w naszej szkole, w naszej wymarzonej szkole. Są specjalności, te, które były zawsze, specjalność tnicerstwo, meblarstwo, lutnictwo. Pojawiła się niedawno grafika tradycyjna i grafika komputerowa, multimedia. To wszystko się wydarzyło po to, aby wyjść jeszcze bliżej do ucznia. Uczeń jest najważniejszy i myślę, że tak zawsze było. Chyba każdy z nas, kto kończył tą szkołę, doskonale wie, że zawsze uczeń, nauczyciel, ta relacja układała się fantastycznie. Mieliśmy to szczęście, że mieliśmy wspaniałych zawsze pedagogów. To jest niesamowity dar. Móc obcować z człowiekiem praktycznie sam na sam, bo to jest uczeń, nauczyciel. Móc czerpać tą wiedzę. My chętnie również się uczymy, ale również się chętnie dzielimy tą wiedzą. Cały czas się uczymy. Jako nauczyciele, jako dyrekcja od Państwa się uczymy, od uczniów. Oni mają niesamowite pomysły. To jest potencjał. Tu Państwo też zobaczycie, że są meble, są projekty różne. One są może w sferze jeszcze bajki. Może nie do końca powinny nawet zaistnieć w tej formie. Ale to wiemy, że jeśli nie będzie bajki dzisiaj, nie będzie tego designu, tego wszystkiego, co jest wspaniałe, co jest wartościowe później. Uczmy ich tej wrażliwości. Nasze marzenia się myśli, że się spełniają. Uczmy przede wszystkim tego, aby być sobą. Aby to byli młodzi, wartościowi ludzie. Aby rzeczywiście to, co robią, robili to z pasją. My staramy się, aby właśnie tą pasję w nich zaszczepić. Nie będę zbyt długo mówił, bo wszyscy czekają pewnie na oglądnięcie tej wystawy. Ale tak jak mówię, cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. Czujemy Wasze wsparcie. Mamy nadzieję, że będziecie na kolejnych zjazdach również z nami. Życzę sobie i Państwu, aby ta szkoła przetrwała kolejne 140 lat, a może jeszcze i dłużej. Jestem niezwykle wdzięczny i losowi, i w ogóle, że mogliśmy się spotkać tutaj. Dziękuję Państwu za wszystko.
nauczyciele, ale to do was będzie należeć przyszłość. To od was będzie zależeć przyszłość tej szkoły. A my wierzymy, że waszą rzetelną pracą i wysoką kulturą osobistą będziecie pomnażać świetność tej szkoły. Myślę, że będziecie dumni z tego, że będziecie mogli powiedzieć, to jest nasza szkoła. I w chwilach trudnych będziecie wracać i na ulicę Kościelistą, chociażby wspomnieniami, a być może tutaj do tej galerii już jako wytrawni artyści. Wszystkiego najlepszego życzę tym młodym ludziom, których pracę oglądacie Państwo dzisiaj. Mamy dla Państwa małą niespodziankę i tutaj chciałabym poprosić o zabranie głosu pana Marka Szale, absolwenta szkoły, jak również długoletniego nauczyciela naszej szkoły. Zapraszam, Marku. Szanowni Państwo, szanowni młodzieży, proszę wybaczyć, że nie głosuję wójtę, ale po 18 latach po raz pierwszy staję przed techniczną audytorium w mieszkaniu. I może się zdarzyć, cytując klasyka, że wzruszenie nie pozwoli mi ścisnąć Państwa za gardło. Prosiłem się trochę na uroczystość z powodu pewnych powinności, które mam do spełnienia wobec tych, którzy na tej wystawie być już nie mogą, którzy odeszli. Jeśli Państwo pozwolicie, to będzie krótka lekcja, bardzo krótka. Jeżeli już będę przynudzał, to młodzież szkolną proszę, żeby pokazali Raimond. Dla Was może być to prehistoria, mówienie o latach 20-lecia międzywojennego, bądź wcześniejszych, to mniej więcej tak jakbym opowiadał o okresie Tyjasu, Jury czy Kiety, a mówienie o biografii moich kolegów, to tak jak okres łódzkiejski czy magdaleński w Siedmiu Panowicie, ale prosiłbym Was o tę chwilę uwagi, dlatego że chciałem Wam powiedzieć o kilku elementach zerwanej ciągłości historii, historii szkoły. Przyczyny były różne, kataklizmy wojenne, zawiłowie polityczne, czasem zawola wreszcie głupota niemiecka, ale wszyscy w nim jesteśmy naszym poprzednikom i tradycji historii tej szkoły pamięć, pamięć serdeczna. I z tego powodu muszę się cofnąć parę lat wstecz. W 1986 roku, to tak jakby było wczoraj, pewien młody, naiwny nauczyciel szkoły Kenara stał tutaj na 9-metrowej drabinie i na wysokości tych przeszkolnych połaci rozpinał drut, a na nim dwa sztandary na jednym drzewcu. Ten najstarszy sztandar szkoły i wówczas istniejący od 2 lat zaprojektowany przez profesora Pawła sztandar szkoły Kenara. I miał ten nauczyciel marzenie, żeby oprócz tego sztandaru do szkoły wróciła jeszcze najstarsza sygnatura, najstarsze sigillium, najstarsza pieczęć szkoły. Pierwsza, która konstytuowała tę szkołę jako instytucję państwową. Cesarsko-królewską, ale ważne, bo to już nie była szkoła, to nie była manufaktura, to była szkoła o pewnych ambicjach artystycznych. Kiedy powierzono profesorowi Wolochowi i mnie zorganizowanie tej wystawy tutaj w BWA, ja w monografii szkoły doczytałem, że istnieje sztandar, który jest w zbiorach szkoły. Najstarszy sztandar z 1914 roku. Zaprojektowany przez Stanisława Barabasza, trzeciego dyrektora szkoły. Na którym było 78 gwoździ fundacyjnych. Na którym płótno ofiarowała szkoła pani Stelcerowej, żony pierwszego dyrektora szkoły przemysłu drzewnego Nojszyna. Bieda była tak okropna, a datki ziemiaństwa i Towarzystwa Tatrzańskiego nie starczały, więc wizerunek Matki Bożki Bożej Częstochowskiej Barabasz namalował sam. Wiedzieliśmy o tym sztandarze, ale to trochę mówiąc językiem młodzieży było jak z jedy. Wszyscy wiedzieli, że istnieje, ale nikt go nie widział. Przez ostatnie 40
7 lat. Więc z profesorem Baruchem skierowaliśmy swoje kroki na Sobczakówkę, do pani profesor Kaliny Kenarowej. Po prawie godzinnej rozmowie, gdzie usłyszeliśmy wiele gorzkich słów prawdy, pani profesor wstała, wyszła do sąsiedniego pomieszczenia, westchnęła, powiedziała: uratowany został przed hitlerowcami i uratowany przed komunistami, a teraz wam go powierzam z nadzieją, że zrobicie kopię. Oryginał oddacie do Muzeum Tatrzańskiego, a drugą kopię zrobi wasza siostrzana, bliźniacza szkoła Technikum Budownictwa Regionalnego. Stało się jak zwykle, to znaczy kopia nie powstała, sztandar został w szkole. Pani profesor przez lata miała do mnie cichy żal o to, że to się tak skończyło. Proszę państwa, to jest ten sztandar. On jest teraz zakonserwowany, jak widzę, ale proszę sobie wyobrazić nasze wzruszenie, kiedy w 1986 roku z poszewki w formie kwadratowej surówki lnianej pani profesor Kenarowa rozwinęła ten sztandar. Ostatni raz ludzie go widzieli w 1939 roku, kiedy wchodził tutaj Wehrmacht z siłami słowackimi. Światło dzienne ujrzał dopiero w 1986 roku, 47 lat. Przetrwał, być może właśnie dlatego został ocalony, że ocalony został przez zapomnienie. Dzisiaj pozwolę sobie zobaczyć kopię, która jest tym razem szlachtowana, bo i czas inny, i dostatek większy. Ale to jest coś, co należałoby z szacunkiem ucałować i pamiętać, że to jest jeden z tych elementów łączności historii. Ponieważ najgorszą metodą nauki o historii szkoły, czy w ogóle o pewnych etapach rozwoju instytucji artystycznej, jest nauka o elementach rewolucji. To jest element łączności. I wtedy właśnie miałem marzenie, żeby się znalazła pieczęć szkoły, ta najstarsza, której szczątkowe fragmenty w odcisku na najstarszych wolumenach w bibliotece szkolnej widziałem, na wydawnictwach austriackich z lat 1880-81-2. W 1998 roku terminalnie chora pani profesor Kenarowa poprosiła mnie o rozmowę. To była dosyć krótka i dramatyczna rozmowa. Pani profesor, leżąc już z szafki nocnej, wyciągnęła malutkie zawiniątko i powiedziała: daję panu na przechowanie pieczęć szkoły, najstarszą pieczęć szkoły. Znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że nie chciałem przynieść tego depozytu. Uważałem, że to się powinno znaleźć w szkole. No ale niedługo potem okazało się, że musiałem się stać wykonawcą testamentu pani profesor. Od tego samego roku odeszło. Warunki zwrotu tej pieczęci były trudne dla mnie. Właściwie trudne chyba dla wszystkich. Powiedziała: masz to oddać szkole wtedy, kiedy będzie pomyślność w ojczyźnie i będzie pomyślność w szkole. To znaczy powiedziała to dosadnie, ale nie będziemy teraz kopać leżących. Ja tą pieczęć przyjąłem. Okoliczności życia sprawiły, że nie mogłem uczestniczyć w kolejnych jubileuszach, ale rozmawiałem wielokrotnie z rodziną pani profesor. Wielokrotnie przez te lata, kiedy ta pieczęć była u mnie w szufladzie i spoglądałem na nią, zadawałem sobie pytanie, kiedy mam to zrobić? I teraz kiedy, ale zawsze mówię, nawet kiedy pytałem Ulę Kenar, panią Urszulę Kenar, to tylko było milczenie i konkluzja, zadecyduj sam. Doszedłem do wniosku, kiedy teraz otrzymałem zaproszenie do udziału w tych uroczystościach, że nie będzie lepszego momentu. Że wybaczy mi pani profesor, ale pani profesor już nie będzie lepszego momentu. Patronat nad tymi uroczystościami ma prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Błogosławi kardynał namaszczony przez świętego Jana Pawła II i jak widzę, nie tylko ojczyzna w rozkwicie, ale szkoła również. Proszę państwa, ta pieczęć to jest taki mały krążek stopu mosiądzu, cyny i ołowiu. Została wykonana prawdopodobnie po 1892 roku, dlatego że w tym roku drugi statut Cesarsko-Królewskiej Zawodowej Szkoły Przemysłu Drzewnego napisał Neuwirth,
On został zatwierdzony przez Ministerstwo do Spraw Oświaty i Wyznań i wszedł jako obowiązujące prawo. W preambule tego drugiego statutu, po pierwsze był z 81 roku, 800, zapisano w drugim punkcie, po pierwsze konstytuował instytucję jako szkołę, zapisano, że językiem wykładowym, językiem komunikacji i nauki będzie język polski. To ogromny postęp w spolszczeniu i w przemianie tej instytucji kulturalnej. I ta pieczęć, gdybyś Pani ocyknęła, bo jest, proszę Państwa, ta pieczęć zapewne, jak spróbowałem prześledzić jej losy, musiała być wykonana albo w manufakturze Trysza, albo Szola, jednego z tych, którzy wszystkie pieczęcie monarchii austro-węgierskiej wykonywali. I tą pieczęcią, bo to jest pieczęć woskowo-lakowa, najstarsza pieczęć, tą pieczęcią sygnowano wszystkie dokumenty, które były posyłane do 1918 roku do Wiednia. Tą pieczęcią sygnowano wszystkie paczki i pakunki na wystawy paryskie, wiedeńskie, do Przemyśla, do Krakowa, na tą wielką wystawę galicyjską. I ta pieczęć straciła swoją ważność w listopadzie 1918 roku. Ostatnim, który ją używał, który się nią posługiwał najdłużej, był Stanisław Barabasz. Ta pieczęć jest Państwu przedstawiona, ponieważ ona była ostatni raz używana 98 lat temu. Ostatnie 18 przeleżała u mnie w szufladzie, a ja się biłem z myślą. I pozwólcie Państwo, że ja ją oferuję szkole, bo tutaj powinna być, gdzie jest ten najstarszy historyczny sztandar. To jest właśnie ten substytut, to jest ten moment, to jest ta klamra spinająca naszą pamięć, naszą tożsamość, naszą przynależność pewną artystyczną, duchową i ideową. Mam ogromną prośbę, jeśli Państwo pozwolicie, wręczę tę pieczęć najmłodszemu z triady dyrektorskiej, bo to też jest pewien symbol, jak gdyby dla mnie, symptom tradycji i nowoczesności, która jest w tytule tej wystawy. A tym bardziej jest mi przyjemnie, ponieważ pan dyrektor Marek Król jest moim uczniem, którego miałem przyjemność nękać przez 5 lat w szkole Henara. I poprosiłbym go, żeby wykonał wytłok na Państwa oczach, który potem zostanie umieszczony tutaj w gablotce obok tych wspaniałych pieczęci wykonanych przez pana Pawła Karolego, nauczyciela i wieloletniego pracownika Strednej Umelecko-Promyselnej Szkoły w Kremnicy, która w tym samym czasie i z tych samych pobudek została założona dekretem monarchii augsburskiej. Co jest ważne, gdybyście Państwo zobaczyli na samą pieczęć, już nie będę długo przynudzał, błagam. Zostały tam, co widać dokładnie w obwodzie, ślady po rylcu wielośladowym z zaschniętą lakową i woskową substancją. To jest ten średni herb monarchii austro-węgierskiej, który od Kongresu Wiedeńskiego był używany do 1915 roku. Z regaliami królewskimi, cechą charakterystyczną bardzo i trudną do wykonania, był klejnot rodowy dynastii habsbursko-lotaryńskiej. On tutaj jest widoczny w postaci tego krzyżyka. No i polski tekst, polski język w czasie, kiedy koło jeszcze byli tylko zaborcy. Marku, bardzo Cię proszę. Jesteśmy bardzo wdzięczni i cieszymy się. Na pewno ona będzie
ogromną wieczołowitością przechowywana. Używana już nie będzie, ale będzie po prostu na pewno na zacnym miejscu w szkole przechowywana. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny panu Markowi, że przekazał to życie. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest jeszcze jeden element, który dla części absolwentów też jest elementem bardzo bliskim, może bardziej o naturze sentymentalnej, ale jest częścią naszej biografii, nas absolwentów. A jeżeli jest częścią biografii absolwentów, jest częścią historii szkoły. Kiedy Kenner zajął w 1956 roku Marilo, to w podziemiach, w tych mrocznych kazamatach, niektórzy ze starszych absolwentów pamiętają, królowała pani Rosalia i była tam szkolna kuchnia i stołówka. Czasem można było dostać miskę gorącej zupy, a czasem oberwać chochlą. To zależało od hałmu. Był tam jeden ze stołów kuchennych, kiedy się zużył. Znak czasu widać na odwrotnej stronie blatu. Został ten stół przeniesiony do internatu Roma za Strugiem. Kto nie pamięta Romy za Strugiem? Buda z suszonej cegły, z dachem jak z baśni mchu i paproci, którego kominy się tego budynku chwiały podczas halnego jak pijany statek Artura Rembo, a dookoła paletę temiczną przeźwiony i wściekły pies Fetyka. Genialne miejsce. I w tym internacie na prawie pół wieku stał się stołem, na którym dzielono chleb, przy którym wszyscy jedliśmy. My, absolwenci szkoły Kenara. Siedzieliśmy przy tym stole, od tego stołu wstaliśmy i poszliśmy i rozrzuciło nas po kątach, jak śpiewa Jacek Kaczmarski, i na wszystkich kontynentach zostawiamy ślady naszej obecności. Tu się wszystko zaczynało przy tym stole. Ten zgrzebny kawałek świerkowego blatu, wyczesany ludzką ręką, szafarki łask wszelakich pani Marii Koniecznej, którą serdecznie pozdrawiam. Przy tym stole siedzieliśmy, przy tym stole jedliśmy, przy tym stole dzieliliśmy się swoimi lękami, radościami, tęsknotami i marzeniami. Przy tym stole siedzieli nasi wspaniali profesorowie, proszę Państwa. To jest stół pamięci. On poprzez to, że jest tak zużyty i przez tyle lat używany, urósł też do ręki symbolu, który tam jest podobny do symbolów, jak ten sztandar czy pieczę. No ale przyszedł czas rewolucji kulturalnej, wszystko co stare było B. I w którymś momencie w 96 roku zobaczyłem blat z tego stołu, kiedy likwidowano internet w składzie opału. Przepraszam za określenie, szlak mnie trafił. Wyniosłem to na swoich plecach i zabrałem do pracowni w Szaflarach. Stał przykryty płótnem 18 lat w mojej pracowni. Wielokrotnie przymierzałem się do tego stołu, żeby z niego zrobić rzeźbę, ale ilekroć spojrzałem, widziałem cienie moich kolegów, przyjaciół, moich profesorów. I uszanowałem tą fakturę i tę linię papilarną, w której jest zapisana historia nas wszystkich, nasza wspólna biografia. Przy tym stole, ja pozwolę sobie odsłonić, dlatego że ja na tym stole położyłem chleb. Ten chleb jest pokrojony na 140 kawałków, 140 kromek, każda na jeden rok istnienia szkoły. Przy tym stole, jeśli Państwo pozwolicie na osobistą pamięć, tutaj najczęściej siadał Antoni Wiąza. Tutaj zabijał w bibułę tytoń. Tutaj nalewał do kieliszka pieprzówkę, którą częstował obgryzającego z nerwów paznokcie młodego Władysława Hasiora. Przy tym stole siedział, bawiąc się swoimi długimi włosami, Marek Perepeczko, jak Kecon Janosika, a uczniowie naszej szkoły służyli jako statyści. Przy tym stole nie jeden posiłek zapewne zjedli Państwo Walochowie, którzy wtedy mieszkali w Romie, w którym się na głowę zwalała cała krakowska boema z piwnica pod Baranami. Państwo Styrczulowie, chodząca historia tej szkoły, pani Kazimiera Zembala. Pod tym stołem najczęściej na brzuchu leżał i bawił się malutki Marcin Wiąza, konikami wystruganymi przez ojca. Przy tym stole zasypiali dyżurni, którzy mieli pilnować
kuchenki spirytusowej, na której było grzane mleko. No więc płonęła kuchenka, płonęło mleko i stół, czego ślady tych strasznych kataklizmów tutaj widać. Nie jeden z nas obierwał tą ścierką, odpanowali się przy tym stole. Przy tym stole w tamtych czasach pani Hajna Rząsowa nas, chłopców z zapadłych wsi i miasteczek, uczyła, jaka jest różnica w posługiwaniu się łyżką w konwencji angielskiej i francuskiej. Mój Boże, kto to dzisiaj wie, jakimi sztućcami się spożywa karczowie, a jakimi szparagi. Kto to dzisiaj wie? Pod surowym okiem pani Rząsowej musieliśmy tutaj za karę odrabiać pierwsze lekcje z języka francuskiego, dukając zupełnie nieznane wyrazy. Tu wydłubywaliśmy ostatnie resztki chleba, wracając po wielogodzinnych wagarach w górach, gdzie nas ścigał dyrektor młody, energiczny Michał Gąsienica-Szostak. Kiedyś nas dopędził swoim zielonym garbusem na końcu Doliny Strążyskiej. No i poszliśmy razem na herbatę. No więc ten stół to jest część historii i legendy tej szkoły. Przy tym stole urządzaliśmy pierwsze tajne wigilie, bo czas był taki, że nie pozwalano nam robić wigilii w szkole. Pani Małgosia Rybak i uczniowie. Potem jako nauczyciel również z uczniami przy tym stole jadłem wigilię. Więc dla mnie ten stół jest częścią również mojej osobistej biografii, jest częścią naszej wspólnej biografii. A więc to głównie moje przesłanie do młodzieży. Powierzam wam ten stół z nadzieją, że być może znajdzie jakieś godne miejsce w szkole, może zawiśnie jak forma banana, któryś z korytarzy szkolnych. I będziecie go głaskać z lubością, tak jak ja to często czynię. No bo jest częścią naszego wspólnego zbiorowego dorobku. Zanim zatopicie zęby w smakowitych kremach i tortach, zanim hukną korki od szampanów i zabiją fanfary, bardzo bym chciał, żebyście spróbowali tego chleba. Te kromki może nie są jednakowe i równe, bo czasy były różne. Były czasy złe i podłe. Były czasy triumfu. Kto dzisiaj uwierzy, że młodzież musiała mieć zajęcia każdego dnia po 12 godzin? 12 godzin dziennie od poniedziałku do soboty. 11,5 miesiąca w roku. Że się pieszo szło do szkoły po 20 km, stając o świcie albo jeszcze w nocy. Że trzeba było wybierać, albo się kupiło posiłek w postaci kubka mleka i bułki w barze mlecznym na Krokówkach, przepraszam, na Kościuszki. Albo się zostawiło te pieniądze na bilet do domu, żeby 3 razy w roku pojechać. Proszę, spróbujcie, jak smakuje tradycja. Spróbujcie, jak smakował chleb naszej młodości. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, widzę u Państwa wszystkich wzruszenie. Te serca nam naprawdę mocno biją. Jak wspominamy, zawsze nasza młodość, no to było coś fantastycznego, coś wspaniałego. Ale jeszcze bym poprosił o chwilę powagi. Zanim będziemy się częstować, nim czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Jeszcze proszę Państwa, w imieniu samorządu zagrodzieńskiego. Wiem, że takie zjazdy mają to do siebie, że składają się z chwil wzniosłych, patetycznych, jak sztandar, pieczęć, chleb. Ale przede wszystkim to są spotkania w klasach, to są spotkania po latach. Chciałem Państwu życzyć bardzo, bardzo udanych spotkań towarzyskich. Gratuluję Wam tych 140 lat. Jesteśmy z Wami dumni. Dziękuję bardzo. Miejsce przez środek galerii. Pana Stanisława poprosimy o komendę, dobrze? Dziękujemy serdecznie. Baczność poczty sztandarowe wyprowadzić.